Zrzucanie nadprogramowych kilogramów czy rzeźbienie ciała kojarzone jest zwykle z wyrzeczeniami, katorżniczymi ćwiczeniami na siłowni i litrami wylewanego tam potu. Tymczasem w ostatnich latach pojawiła się metoda, o której mówi się, że pozwala praktycznie bez wysiłku osiągnąć wymarzone ciało. Czy zatem EMS to trening idealny i efekty przyjdą same? Możemy ćwiczyć bardzo krótko, ale bardzo mądrze. EMS to elektrostymulacja mięśni. Skrót jest znany na całym świecie. Do Polski dotarł tak naprawdę niedawno i w zasadzie na potrzeby naszego rynku postanowiliśmy ukuć nową nazwę. Jest to elektrofitness. Elektro to znaczy, że trening polega na pobudzaniu mięśni za pomocą prądu elektrycznego. I choć wydawać by się mogło, że to relatywnie nowy rodzaj ćwiczeń, nic bardziej mylnego, bo jego wpływ na ludzkie ciało, w tym mięśnie, zaobserwowano już w czasach starożytności, kiedy to lekarze do uśmierzania bólu używali elektrycznych ryb. Z kolei w latach 60. XX wieku radzieccy naukowcy zaczęli stosować tę technikę wśród trenujących do olimpiady sportowców i dzięki temu, jak twierdzą, udało im się uzyskać 40-procentowy przyrost siły. Współcześnie z treningów elektrostymulacyjnych korzystają m.in. sportowcy, w tym koszykarze z NBA, piłkarze Bayernu Monachium, Realu Madryt czy lekkoatleci, jak choćby Usain Bolt. Twórcy treningu zapewniają, że 20 minut EMS odpowiada 90 minutom spędzonym na intensywnych ćwiczeniach na siłowni i pozwala na spalenie od 800 do nawet 1200 kalorii. Podczas ich wykonywania niezbędna jest obecność trenera, który czuwa nad bezpieczeństwem, odpowiednio dobierze intensywność fal i moc natężenia impulsów elektrycznych i zadba o właściwe przygotowanie kombinezonu. Mimo że samorażenie prądem nie brzmi szczególnie przyjemnie, trening, jeśli jest dobrze przeprowadzony, nie powoduje odczuwania bólu. A jak na prąd reaguje ludzkie ciało? W przypadku zwykłej aktywności fizycznej centralny układ nerwowy wysyła impuls elektryczny do mięśnia, powodując jego skurcz. Natomiast podczas treningu EMS robią to elektrody, a centralny układ nerwowy w ogóle nie jest aktywowany. Co ciekawe, ludzkie ciało i mózg nie widzi różnicy. Podczas treningu elektrostymulacyjnego dochodzi do ponad 150 razy więcej skurczów mięśni niż podczas standardowego treningu. Nie oznacza to jednak, że wystarczy nieruchomo stać i prąd sam spali za nas kalorie. Mimo że EMS pozwala znacznie szybciej osiągnąć wymarzoną sylwetkę, podobnie jak w przypadku standardowych ćwiczeń, musi być okupiony zwyczajnie wysiłkiem fizycznym. Jak sama nazwa wskazuje, choć opiera się on na elektrostymulacji, to wciąż trening, po którym mogą na przykład wystąpić nieprzyjemne zakwasy, odczuwane jeszcze kilka dni po aktywności. Należy też pamiętać, że elektrody nie są w stanie dotrzeć do wszystkich mięśni. Poza tym zwykła aktywność fizyczna ma wpływ nie tylko na nie, ale także na narządy, koordynację ruchową. Korzystanie wyłącznie z treningów EMS może spowodować zaburzenia w koordynacji nerwowo-mięśniowej, jak również negatywnie odbić się na samopoczuciu, kiedy okaże się, że za 20 minut ćwiczeń trzeba zapłacić około 100 zł.